Co do klubu nauczyciela, to jak to wyglądało w tamtych czasach? Głównymi bohaterami naszego spotkania byli twórcy kultury wolsztyńskiej w latach 60., 70. Był to pan Leszek Maruszewski, pan Bogdan Koconka, pani Maria Jankiewicz i pani Halina Sicińska. Nieobecnym, ale obecnym duchem, bohaterem był pan Zbigniew Skowroński, który napisał książkę o kulturze, między innymi jeden z rozdziałów dotyczy kultury wolsztyńskiej, książka pod tytułem Odłowy z oceanu wspomnień. On również był chyba jednym z najważniejszych twórców kultury w tamtym okresie. No miłe to były chwile, fajne. Naiwna jakaś dziewczynka przyszła skądś tam, prawda, wypłoszona do nowego środowiska. Kazali śpiewać, no śpiewała, bo potrafiła trochę pośpiewać. Wszyscy cię pamiętamy, z kim raz jest? Całą Marię Galerzy, tak? Złożony za Marię. A to było, było. A gdzie są tarczyki, raz jeszcze? Hej, hej, gdzie jesteście? Myślę, że takie spotkanie pozwoliło jakby przypomnieć sobie, co się działo w kulturze w tamtych bardzo już odległych latach i jednocześnie w jakiś sposób wypromować ludzi, którzy tę kulturę w tamtych czasach tworzyli. Były to bardzo sympatyczne wypowiedzi, czasem bardzo osobiste, dotyczące spotkań i tworzenia kabaretu Kropelka, dotyczące poradni kulturalno-oświatowej czy klubu Kuźnica, w którym zresztą to dzisiejsze spotkanie się odbyło, a więc jakiś taki powrót po latach do tego samego miejsca, które było salą widowiskową w tamtych latach 60. W 1963 powołano spółdzielnię kulturalno-oświatową. Spółdzielnię kulturalno-oświatową, w której również jakby osoby z obu tych klubów pracowały. No, od najmłodszych lat, szkolnych lat zajmowałem się poezją, lubiłem książkę, dlatego też moje losy potoczyły się za książką. W sumie miałem trzy pasje. Książka, poezja, sport i turystyka. I w tych trzech pasjach się rozwijałem jednocześnie. Ja zawsze uważam, że każdy, który trafia w jakąś tam dziedzinę życia, żeby się rozwijać, musi mieć jakichś promotorów. Musi mieć kogoś, kto go pociągnie. Ja na szczęście miałem takich ludzi, którzy mnie wciągnęli w różne inicjatywy. Tak jak tutaj na przykład, jeżeli chodzi o kulturę, pan Zbigniew Skowroński, jeżeli chodzi o sport, turystykę, taki był Henryk Lemke. Wspomnę jego nazwisko, bo to był naprawdę uroczy człowiek. Teraz dostałem zaproszenie na uroczystość 40-lecia otwarcia Muzeum Regionalnego w Rakoniewicach. A byłem jednym z tych, którzy to muzeum otwierali. Byłem wówczas wiceprezesem oddziału PTTK i myśmy to muzeum sami organizowali. I to tak miło, że po tylu latach jeszcze o człowieku pamiętają.